Dzień dobry, witam się z Wami wszystkimi na kolejnych naszych zajęciach. Dziś dalej będziemy rozmawiać o robaczkach na łące, ale chcę z Wami przećwiczyć kolory i będę Was pytać, jaki kolor ma ten robaczek. Zaczynajmy! Jaki kolor? Jaki kolor ma ten motyl? Doskonale, ten motyl jest niebieski. Jaki kolor ma ten motyl? Doskonale. Ten motyl jest pomarańczowy. Jaki kolor ma ten motyl? Bardzo dobrze. Ten motyl jest żółty. Jaki kolor ma ten motyl? Świetnie, ten motyl jest zielony. Jaki kolor ma ten motyl? Bardzo dobrze, ten motyl jest fioletowy. Jaki kolor ma ta żaba? Tak, ta żaba jest zielona. Jaki kolor ma ta biedronka? Świetnie, ta biedronka jest czerwona. Jaki kolor ma ten konik polny? Doskonale. Konik polny jest zielony. Jaki kolor ma ta ważka? Tak, ta ważka jest niebieska. Jaki kolor ma ten komar? Świetnie, ten komar jest czarny. Ile widzisz motyli na tym obrazku? Tak, bardzo dobrze. Na obrazku jest 8 motyli. Ile widzisz biedronek na tym obrazku? Świetnie! Na tym obrazku są 3 biedronki. Ile widzisz pszczół na tym obrazku? Bardzo dobrze. Na tym obrazku jest 6 pszczół. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za udział w zajęciach. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do widzenia!